Async await jest to syntaks, który umożliwia taki zapis funkcji asynchronicznych, który upodabnia strukturalnie ten zapis do zapisu synchronicznego. Zanim przejdę do przedstawienia przykładu wykorzystującego te słowa kluczowe async await, najpierw przedstawię kod, który będę przerabiał do tego kodu, który właśnie będzie wykorzystywał te rzeczy, wspomniane rzeczy. A ten kod to jest pierwotny sposób zapisu funkcji asynchronicznej wykorzystujący słowo kluczowe then. Mamy cztery metody, które wykonują jakąś kalkulację: calculate 1, 2, 3 and 4. I wykonują się one jedna po drugiej. I na przykład calculate 2 przyjmuje parametr i zwraca wynik. Wynik z tej calculate 1 jest przekazywany do calculate 2. Tak samo wynik z calculate 2 jest przekazywany do calculate 3. Wynik z calculate 3 jest przekazywany calculate 4 i calculate 4 za pomocą metody setText do diva wyświetli czy przypisze wynik tej po kolei kalkulacji. I aby te metody mogły się wykonywać właśnie jedna po drugiej, to wykorzystane jest słowo then, które powoduje, że zanim kolejna metoda się wykona, to znaczy, kolejna metoda czeka na wykonanie się poprzedniej. A jak to działa w praktyce? Jeśli przekażę na początku cyfrę 2, wykonują się kalkulacje i zwracany jest koniec końców wynik 0. Jeśli chcemy przerobić ten oto kod na kod wykorzystujący async await, i jeśli chcę, aby ten kod właśnie wykonywał, aby ten kod przypominał kod synchroniczny, więc co pierwsze intuicyjnie przychodzi do głowy, to jest taki oto zapis. Jednak wiadomo, że to jest zapis synchroniczny i już mówię, dlaczego on nie ma sensu. Oczywiście, jeśli wynik z pierwszej metody czy funkcji zwracany jest po 4 sekundach, a z drugiej funkcji zwracany jest po 2 sekundach, wówczas wynik z drugiej metody będzie zwracany wcześniej. Tak samo nie będziemy w stanie przekazać wyniku z metody one do wyniku two, skoro ona nie będzie czekać. Więc słowo kluczowe await wprowadza takie coś, że cały kod ma się w tym momencie zatrzymać. Wykonywanie kodu dalszego ma się zatrzymać w tym momencie i ma poczekać, aż ta funkcja się wykona. Dopiero jeśli ta funkcja się wykona, wówczas wykonuje się kolejna. Więc jeśli teraz zapiszę ten oto zapis, powinien pojawić się błąd, że await is only valid in async functions, co jest sygnałem do tego, że musimy stworzyć funkcję okalającą. No dobrze, ale jeśli jesteś tak samo, masz tak samo jak ja, nie lubisz ślepo podążać za rozkazami, więc to pojawia się pytanie, ale dlaczego to wrapować do oddzielnej funkcji? Otóż robi się to dlatego, ponieważ jeśli mielibyśmy pod spodem, jeśli właśnie zrezygnowalibyśmy z tej funkcji okalającej, zostawilibyśmy taki kod, to jeśli nasza strona miałaby jakiś dalszy kod, który w ogóle nie ma związku z tymi funkcjami, a chcielibyśmy, żeby ten kod wykonał się przed, znaczy wykonał się niezależnie od tych metod, to przy obecnym zapisie to by blokowało, bo jeśli kolejne metody są blokowane przez poprzednią, tak samo kolejne rzeczy, które występują po tym await, by były blokowane, więc taki jest sens wykorzystania tego await. Tego tej funkcji taki jest sens wykorzystania tej funkcji okalającej.
Nie wiem, czy wspomniałem na początku, ale to, co będę chciał w tym momencie zrobić, to będę chciał przerobić ten oto zapis wykorzystujący ten, właśnie na wykorzystujący async await. Więc mogę sobie w tym momencie tylko skopiuję i wykomentuję. Okej. Teraz wewnątrz, jeśli wykonam teraz click event, to wprawdzie wykonają się jedna po drugiej, to jak widać. Mamy dodawanie, odejmowanie, dzielenie, odejmowanie. Wprawdzie wykonają się jedna po drugiej te metody, jednak nie przekazujemy tutaj wyniku. I nie możemy tego zrobić w tym momencie then, bo chcemy się pozbyć tego słowa kluczowego then. Jakby tu było then. To wyglądałoby to mniej więcej w taki oto sposób. Jednak, jak zrobić, aby pobrać zwracaną wartość z tej oto metody? Robi się to można zrobić w taki sposób, czyli przypisać stałą. I później wynik, który jest przypisany do tej stałej, przekazujemy jako parametr do kolejnej metody. Podobnie robimy z kolejnymi funkcjami. Okay. Jako parametr przekazujemy wynik tej trzeciej kalkulacji. Koniec końców, jeśli przekazuję tutaj parametr 2, to wynik powinien być identyczny, tak jak to było w tym oto zapisie, gdzie wynik na koniec był 0. Mamy dołączony event listener do buttona. I wykonywana jest metoda test. Okay. Dodawanie, odejmowanie, dzielenie, odejmowanie. Mamy. Czyli jak chcieliśmy przerobić zapis wykorzystujący pierwotny sposób zapisu funkcji asynchronicznej, wykorzystujący then do sposobu wykorzystującego async await, to robi się w taki oto sposób, jak tutaj przedstawiłem na załączonym obrazku.